Hej, cześć, siemano wszystkim, tutaj Alessandro, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojej kariery Napoli w Football Managerze 2015. Moi drodzy, dzisiaj przed nami trzecia kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów. Dzisiaj mierzymy się z zespołem Groningen i właśnie od tego spotkania sobie rozpoczniemy, no ale oczywiście zanim to nastąpi, tradycyjnie przedstawienie spotkań, które odbyły się bez Waszego udziału. Zatem zagrałem sobie tylko dwa spotkania po tych dwóch efektownych zwycięstwach, a 6-1 na własnym stadionie z Fiorentiną i 3-1 również przed własną publicznością w meczu drugiej rundy fazy grupowej Ligi Mistrzów przeciwko Bazylei. Rozegraliśmy dwa spotkania ligowe, no i niestety nie były one dla nas zbyt udane. Jak widzicie, poniosłem pierwszą i drugą porażkę w tym sezonie właśnie w roli menedżera Napoli. Zatem rozegraliśmy sobie mecz z Lazio na Stadio Olimpico. Lazio było wówczas ostatnią drużyną w ligowej tabeli. No i dosyć sensacyjnie przegraliśmy 1-3, mimo że już po 7 minutach i golu najlepszego w tym sezonie strzelca całej Serie A, czyli Maksymiliana Proniszewa, objęliśmy prowadzenie. No to później dwa razy Meksykanin Carlos Vela i Hiszpan Denis Suarez strzelali nam gole, które ostatecznie dały zwycięstwo Lazio z 3-1. Później myśleliśmy, że to troszkę był wypadek przy pracy, no i pojechaliśmy, raczej Sampdoria przyjechała na Stadio San Paolo. No i moi drodzy, spodziewałem się, że po tym meczu zostaniemy znów liderem tabeli, bo takie właśnie mieliśmy szanse, ale oczywiście tylko i wyłącznie w przypadku zwycięstwa nad zespołem Stadio Luigi Ferraris. Niestety ponieśliśmy porażkę 0-1. Jean-Marie Dongu, czyli były gracz Barcelony, to był autor jednego gola w tym spotkaniu już w czwartej minucie. No i moi drodzy, dosyć niespodziewanie ponieśliśmy drugą porażkę z rzędu, co sprawdziłem, jeszcze w roli menedżera Napoli mi się nie zdarzyło. Zatem teraz gramy sobie mecz z Groningen, mecz z drużyną, która na razie zajmuje czwarte, ostatnie miejsce w naszej grupie. No i oczywiście musimy zrobić wszystko, aby dzisiaj ten mecz wygrać. Jak widzicie, na razie prowadzi tutaj Chelsea po dwóch kolejkach. Ma 4 punkty na koncie, my oraz Bazylea mamy punktów 3, natomiast na razie Groningen tylko 1 punkt. No ale warto przypomnieć, że ten punkt zespół Groningen wywalczył na własnym stadionie w poprzedniej kolejce właśnie w meczu z FC Chelsea. Tak więc naprawdę zespół mistrza Holandii to drużyna, na którą warto uważać. No i oczywiście wobec, no kto wie, czy nie na początku naszego kryzysu, mamy oczywiście prawo obawiać się losów tego spotkania. Zaledwie 3 dni później jedziemy na bardzo trudny teren, na Juventus Stadium do Turynu, gdzie zagramy sobie spotkanie właśnie z Juventusem. Jeszcze nie tak dawnym mistrzem Włoch sprzed dwóch sezonów, drużyną, która bardzo będzie chciała w tym sezonie odzyskać stracony na naszą rzecz tytuł mistrza Włoch. Tak więc bardzo serdecznie zapraszam przede wszystkim na spotkanie z Juventusem, no ale oczywiście najpierw spotkanie z Groningen, również dla nas bardzo ważne. No i musimy oczywiście tutaj zrobić wszystko, aby wygrać, co bardzo przybliży nas tutaj już do awansu, do 1/8 finału piłkarskiej Champions League, co jest oczywiście naszym celem numer 1. Zatem teraz wystawimy sobie właśnie skład na spotkanie z Groningen. Oczywiście w bramce rozpocznie nasz etatowy bramkarz Salvatore Sirigu, na prawą stronę obrony powędruje Flanagan, w środku w miejsce Ramosa Sergiej Krivcov, obok niego niestety wobec kontuzji, dosyć długiej kontuzji, Mateo Musacchio, niestety dosyć groźnego urazu nabawił się doświadczony Argentyńczyk, zerwane ścięgło podkolanowe, będzie niezdolny do gry przez 2-3 miesięcy, tak więc no dosyć długi okres czasu nie będziemy mogli skorzystać z tego, chyba mimo wszystko najrówniej grającego w moim zespole środkowego obrońcy. Zatem w jego miejsce tutaj zagra Vallejo, natomiast tutaj na lewej flance myślę, że warto będzie dać szansę debiutu Serge'owi Sanogo, ponieważ no niestety nie spisuje się zbyt dobrze na tej lewej stronie Alessio Romagnoli. On oczywiście grywa w fantastyczne spotkania, takie jak na przykład z Fiorentiną, jak z na przykład Sieną, jak właśnie z Cagliari, no ale również niestety zdarzają mu się dużo słabsze mecze, jak mecz z Chelsea, czy właśnie ostatnie spotkanie z Lazio. Tak więc w jego miejsce dzisiaj Serge Sanogo będzie miał szansę debiutu na lewej flance. On oczywiście jeszcze w mojej drużynie nie zadobiutował, no niemniej jednak tutaj na przykład w drużynie narodowej w Brzeża Kości Słoniowej gra całkiem nieźle, no i nie tak dawno, około tygodnia temu, rozegrał bardzo dobry mecz w spotkaniu przeciwko Mozambikowi, no i myślę, że warto tego
uzdolnionego piłkarza wypożyczonego przed sezonem z Manchesteru City tutaj umieścić właśnie w tym spotkaniu na lewej obronie. W środku właśnie zagrają Marco Benassi, również piłkarz, którego postawą ostatnio jestem całkiem zadowolony. No niemniej jednak tutaj to spotkanie z Sampdorią, powiedziałbym się takie sobie, mecz z Lazio już niezły, spotkanie z Bazyleą również fantastyczne. No i on oczywiście tutaj jako reżyser, ten główny reżyser gry Napoli, wystąpi w pierwszym składzie, obok niego Morgan Schneiderlin, który również nie gra źle, powiem szczerze, również miewa słabsze mecze, no ale ogólnie trzyma Francuz całkiem dobry poziom. Natomiast zmiany jeszcze szykuje na prawej stronie pomocy. Tam niestety troszkę wypadł ostatnio nam z formy właśnie w tych dwóch ostatnich meczach Vittorio Parigini. No zatem myślę, że damy tutaj szansę Nikoli Starczewiczowi, który tutaj jest naprawdę głodny gry, no i będzie chciał wykorzystać każdy okres słabszej dyspozycji Vittorio Pariginiego, tak aby wskoczyć właśnie do pierwszego składu mojej drużyny jako ofensywny środkowy Humam Tarik w miejsce Ante Zoricza. No i na skrzydle oczywiście nie może zabraknąć miejsca dla jednego z najlepszych piłkarzy w moim zespole, czyli Lorenzo Insigne. W ataku, mimo tego, że ostatnio zagrały bardzo słabo, Maximilian Proniszew, no oczywiście zanim tutaj przemawiają statystyki, on w ostatnich meczach praktycznie regularnie strzelał do siatki, no i w 7 meczach, wyobraźcie sobie, ma aż 9 goli. Tak więc tutaj były piłkarz klubów rosyjskich, CSKA, Lokomotivo i Zenita, myślę, będzie miał dzisiaj sporą szansę na to, aby odbudować się po tym bardzo słabym w jego wykonaniu spotkaniu przeciwko Sampdorii. Tak więc takie ustawienie dzisiaj sobie wydelegujemy na murawę. Natomiast jeżeli chodzi o rezerwowych, no to oczywiście Tamai w miejsce Tovin, Romagnoli w miejsce Wiktora Garcia, no i nie może zabraknąć również Ante Zoricza, który zastąpi no właśnie kogo, może Sergio Ramosa. O proszę bardzo, to jest Sergio Ramos, również sobie odpocznie. On praktycznie w większości spotkań grywał. No jak widzicie, niestety morale moich zawodników już sporo spadło, tak więc czas dzisiaj je poprawić na Euroborg w Groningen, jak widzieliście na samym początku, w obecności praktycznie kompletu widzów walczymy niezbędne 3 punkty w meczu z Groningen, które, tak jak już mówiłem, przybliżą nas bardzo do awansu do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jak widzicie, w zespole Runa Jansa trudno tutaj szukać takich znanych nazwisk. Kepa Zmalele to jest taki piłkarz, którego niektórzy z Was mogą kojarzyć, były graczy Palermo, zawodnik, który tutaj został wytransferowany w sezonie 2018-19 z wolnego transferu do Groningen. No i w pierwszym sezonie całkiem niezłe występy. Teraz również całkiem dobrze ten zawodnik się spisuje. 11 występów i aż 9 goli w lidze. Tak więc myślę, że to będzie ta główna postać w zespole naszych dzisiejszych przeciwników. Tak więc tutaj pokryjemy sobie obydwu napastników. No i jeszcze rozmowa motywacyjna. Postarajmy się zagrać zgodnie z oczekiwaniami kibiców. Tutaj oczywiście jeszcze powiemy poszczególnym formacjom, że wierzę w nich umiejętności i chciałbym, aby pokazali to na boisku. Tutaj jeszcze przez przypadek kliknęło mi się w profil Johna Flanagana. Dobra, zatem moi drodzy, jesteśmy już gotowi na spotkanie na Euroborg. Pan Wolfgang Starr dzisiaj będzie arbitrem głównym. No i zobaczymy, czy uda się zmazać plamę po tych dwóch fatalnych występach w lidze. Uwaga, pierwsza akcja. Proniszew uderza, no ale Marsman tutaj broni ten strzał. 15 sekunda, to mógł być najszybszy gol w historii Ligi Mistrzów. No ale tak się nie stało. Uwaga, bo tam sensacyjnie Bazylea obejmuje prowadzenie w meczu z Chelsea, a my atakujemy. Proniszew, no i nów Marsman bardzo dobrze się spisał. Jeszcze jednak nie koniec akcji. Napoli, Schneiderlin, Humam Tarik, Lorenzo Insigne, Morgan Schneiderlin, Marco Benassi jeszcze stracił piłkę, jeszcze spokojnie wycofuje Flanagan. No i niestety FM ostatecznie kończy nam tę akcję i czekamy już z niecierpliwością na kolejną sytuację. Serge Samogo, jeszcze Flanagan, Vallejo do Insigne, no ale niestety nie dokładne podanie. Jeszcze Sergiej Krivtsov. Krivtsov spokojnie do Benassiego, ten do Schneiderlina, rozgrywamy piłkę w środkowej strefie boiska. Humam Tarik, świetne zagranie, Flanagan do Proniszewa, tam jeszcze jakiś rykoszet, bramkarz gospodarzy zupełnie zmylony i w 10 minucie Maximilian Proniszew strzela gola dla Napoli, co oznacza, że w tym momencie obejmujemy prowadzenie w tabeli grupy C piłkarskiej Champions League. Ale uwaga, bo ruszają gospodarze, jest tutaj Fedato, przy nim Benassi, bardzo dobry odbiór, tego brakowało w ostatnich meczach. No niestety czasem kryzys objawia się tym, że po prostu moi obrońcy są bardzo słabi w odbiorze. To zdarza mi się właśnie często w
kiedy prowadzę jakiś klub, no to wówczas oczywiście napastnicy przeciwnika sobie biegną, a moi obrońcy obok nich też sobie biegną. I tak wygląda właśnie, tak wyglądają sytuacje. Uwaga, teraz Insigne! Ależ było blisko, piłka jeszcze odbita od golkipera. Gospodarze ostatecznie trafia w słupek. Mieliśmy okazję na strzelenie drugiego gola. Jeszcze Lorenzo Insigne, Benassi, Starczewicz, Pronisiew, ależ to była okazja. Nie było spalonego, a i niestety jednak był. No zbyt wczesna tutaj ta moja radość, zbyt wczesne również to stwierdzenie, że nie było offside'u. No niestety tutaj arbiter dopatrzył się spalonego, no i Maksymilian Pronisiew niestety nie strzelił drugiego gola. Ruszają moi gospodarze, Kepa Smalele, rozpędza się reprezentant Szwajcarii, zagrywa do Clemente, jeszcze nie koniec, jeszcze okazję, ależ Mace miał sytuację, no ale wyszliśmy obronną ręką z tej akcji, było naprawdę bardzo groźnie. Jeszcze Marco Benassi próbuje tutaj odebrać piłkę Graziemu, dobrze Flanagan, ale jeszcze zespół gospodarzy w ataku, Kepa Smalele, jeszcze do tyłu, do Walkera. I ten do Polata, Polat, co zrobi tutaj zawodnik Groningen, jeszcze Polat, ale fatalnie zagrywa, Serge sama go przejmuje, Humam Tarik, jest Maksymilian Pronisiew, będzie kolejna akcja dla Napoli, Pronisiew co zrobi, Starczewicz, jeszcze oskrzydlona akcja przez Flanagana, spokojnie tutaj atak pozycyjny przed bramką przeciwnika, podanie do Pronisiewa, jaka decyzja arbitra, Raczedli Bezer fauluje w polu karnym naszego snajpera i będzie 11 w 20 minucie, mamy szansę na podwyższenie naszego prowadzenia, podchodzi Marco Benassi i uderza nie do obrony. 2-0 po strzale reprezentanta Włoch. No oczywiście tutaj nie Włocha, a reprezentanta Włoch. No bo tutaj dosyć regularnie powoływany do kadry przez Rolando Marana, czyli obecnego w tej mojej karierze selekcjonera reprezentacji Włoch jest właśnie Marco Benassi. Tak więc drugi gol, 2-0. No i mamy już dwubramkową przewagę. No ale wobec tej naszej ostatniej formy, no tutaj nie należy jeszcze zbyt wcześnie cieszyć się z tego wyniku. Uwaga, teraz Krivcov stracił piłkę. Igor Żulao, jeszcze Malele. Ależ było groźnie. No już tam wydawało się, że Sergiej Krivcov przejął piłkę tutaj, zażegnał niebezpieczeństwo, no ale w ostatniej chwili jeszcze jego pomyłka doprowadziła do groźnej sytuacji, na szczęście niewykorzystanej przez rywali. Jeszcze Malele, kontuzjowany, no i Koldef w jego miejsce, jeszcze akcja Napoli, Flanagan, jest Humam Tarik, jest Starczewicz, Schneiderle, Morgan Schneiderle, jeszcze zagranie do Pronisiewa, 3-0 w tej sytuacji. 45 minuta, no i moi drodzy, mamy już trzybramkową przewagę w meczu, o przepraszam, troszkę zaschło mi w gardle, mamy już trzybramkowe prowadzenie, no ale nie wolno teraz odpuścić, bardzo dobra reakcja moich piłkarzy na tę rozmowę, no i musimy w drugiej połowie oczywiście prezentować przynajmniej taki poziom jak w tych pierwszych 45 minutach tego spotkania. Już jest akcja, Starczewicz, jeszcze Benassi, tutaj próbują odbierać piłkę rywale, ale ostatecznie ta znalazła się pod nogami Flanagana. Teraz Starczewicz, dośrodkowanie, no ale Marsman tym razem dobrze wyłapuje tę piłkę, holenderski bramkarz Groningen. Jeszcze Schneiderle, dobre przyjęcie, fantastycznie odebrał piłkę, jest na lewym skrzydle Insigne, zagrywa do Pronisiewa, ależ to był gol. Coś niesamowitego, fantastycznie. Kurczę, chyba łapie mnie jakaś choroba, przepraszam was bardzo za tę moją taką chwilową niedyspozycję. 4-0, naprawdę fantastyczny gol Maksymiliana Pronisiewa, hat-trick naszego napastnika. No tak więc tutaj, jak widzieliście, ten mecz przeciwko Sampdorii to był tylko wypadek przy pracy, wciąż jest w fantastycznej formie nasz napastnik, jeszcze fantastycznego Starczewicza, no ale Chorwat nie potrafił zdobyć piątego gola. Jeszcze Benassi, Schneiderle, jest Tarik, jest Insigne, przejął piłkę, jeszcze Marsman dobrze interweniuje po tym rykoszecie od któregoś z obrońców. No i było teraz naprawdę groźnie. Mogło być już 5-0 dla Napoli. Sergiej Krivcov jeszcze ukarany żółtą kartką. Bardzo dobry mecz Ukraińca, który również dawno nie gościł w pierwszym składzie mojego zespołu. 65 minuta, czas tutaj na jakieś zmiany. No tutaj widzicie bardzo słaba już kondycja Humama Tarika, który ostatnio leczył kontuzję. Zatem tutaj w jego miejsce pojawi się Augusto Tamai. No i jeszcze może jedną zmianę sobie zrobimy.
Niech sobie już odpocznie Benassi w jego miejsce Sergi Roberto, zatem takie dwie zmiany tutaj przeprowadzimy w tej 65. minucie meczu. No i moi drodzy, prowadzimy już 4-0, trudno sobie wyobrazić, aby tutaj stracić to prowadzenie. Jeszcze okazja, jeszcze Lorenzo Insigne, jeszcze strzał i dobra interwencja Marsmana, no było naprawdę groźnie pod bramką zespołu Groningen. No oczywiście tutaj bardzo dzielnie stawili czoła Chelsea podopieczni właśnie Rona Jansa, no ale z nami już nie poszło im tak łatwo. Uwaga, Fedato, jest akcja gospodarzy, piłka w górze, jeszcze nie koniec. No i ostatecznie zablokowane to zagranie, ten strzał zablokowany przez któregoś z naszych obrońców, będzie korner dla dzisiejszych gospodarzy. Jeszcze zagranie przed pole karne, jest Rota, jest Grassi, tam dobrze walczy Insigne, no i ostatecznie Tamai przejął piłkę, jest Proniszew, troszkę za plecy do Sergiego Roberto, no ale ostatecznie spokojnie udało się tutaj wywalczyć piłkę. Jeszcze w dziesiątkę kończą tę spotkanie zawodnicy Groningen. Rusza Rota, no i Krivtsov, niestety czerwona karta, zatem my też skończymy to spotkanie w dziesiątkę. Gospodarze z powodu kontuzji i wykorzystanemu limitowi zmian, my niestety z powodu czerwonej kartki. No nie potrafi tutaj zachować zimnej głowy w tej sytuacji nasz zawodnik Sergiej Krivtsov, no i teraz musi opuścić niestety boisko, zatem pozostajemy z jednym obrońcą, jedną zmianą jeszcze w zanadrzu. Zatem pozostaniemy sobie już właśnie tutaj z trójką zawodników w defensywie, no ponieważ nie mamy tutaj specjalnie czego bronić, prowadzimy bardzo pewnie 4-0, no i tutaj możemy jeszcze pokusić się o kolejne gole. Schneiderlin, Proniszew, ależ to było cudowne, to było coś wręcz nieprawdopodobnego, genialny gol Maksymiliana Proniszew, aż złapałem się za głowę, takich bramek, no naprawdę ja w FM-ie dawno, dawno nie widziałem. Kapitalny występ dzisiaj Maksa Proniszewa, coś nieprawdopodobnego, no tutaj oczywiście warto zatem teraz zdjąć go z boiska, w jego miejsce wprowadzić Vittorio Parigini'ego, aby tutaj otrzymał tę zasłużoną burzę braw od kibiców, którzy pofatygowali się tutaj z Włoch, z Neapolu, aby obejrzeć to spotkanie z wysokości, z trybun stadionu Groningen. Jeszcze jedna sytuacja, jeszcze Starczewicz, jeszcze zagranie do Insigne, jeszcze arbiter nie kończy, ale już właśnie to zrobił na Euroborg. Napoli gromi Groningen aż 5-0, no i moi drodzy, czyżby powracała fantastyczna forma, wszystko na to wskazuje, no bo naprawdę zagraliśmy znakomicie, mimo że taka nasza przewaga nie była aż tak przygniatająca. No i jeszcze oczywiście bardzo nam na rękę ta porażka sensacyjna Chelsea z Bazyleą. Tak więc moi drodzy, w tym momencie po trzech kolejkach fazy grupowej jesteśmy liderem grupy C. Tak więc oczywiście wspólnie z Bazyleą, która również ma tutaj 6 punktów na koncie. No i oczywiście moi drodzy, byłaby to wielka sensacja, gdyby Chelsea odpadła już na etapie fazy grupowej z Ligi Mistrzów. Tak więc bardzo dobre spotkanie. No tutaj oczywiście zadziałały te zmiany, które tutaj dokonałem w składzie. Całkiem nieźle spisał się. Oczywiście udzielamy ostrzeżenia Krivtsovowi. Tutaj Nikola powątpiewał, by Insigne był w pełni gotowy do gry. No tutaj Insigne potrzebuje odpoczynku, zatem damy mu odpocząć w następnym meczu. Czuję się dobrze, nie chciałbym opuścić ani jednego meczu. Wiem, że znasz wygrany więcej niż ktokolwiek inny, więc skoro nie potrzebujesz odpoczynku, niech tak będzie. Dobra, zatem jeżeli Lorenzo Insigne nie chce tego odpoczynku, no to nie będziemy go tutaj odsuwali od składu, aby odpoczywał. Zatem moi drodzy, fantastyczny występ Proniszewa, 4 gole i asysta, coś wręcz nieprawdopodobnego. Zatem warto było dzisiaj postawić na szpicę na tego piłkarza. No i minus oczywiście jest taki tego meczu, że tacy troszkę podmęczeni przystąpimy do również bardzo ważnego meczu, który nas czeka za chwilę, czyli meczu z Juventusem. Przypominam, że po tych dwóch ostatnich porażkach spadliśmy na czwarte miejsce w ligowej tabeli, tak więc jeszcze raz przypomnienie tabeli. Tutaj oczywiście Sampdoria prowadzi z 19 punktami na koncie, Roma ma punktów 18, Juventus 17, my natomiast z 16 oczkami zajmujemy czwarte miejsce w tabeli. No jeżeli chcemy powrócić do ścisłej czołówki, no to remis na Juventus Stadium to jest takie absolutne minimum, tutaj nie mówiąc już o tym, że pasowałoby w spotkaniu przeciwko Bianconerim wygrać mecz i oczywiście tutaj wzbić się wyżej w tabeli. No i jeszcze konferencja prasowa przed meczem z Juventusem. Musimy starać się o kolejne tak fantastyczne wyniki. Tutaj oczywiście spróbują wykorzystać nasze zmęczenie w środku tygodnia.
znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Uważam, że jest to dobra okazja dla pewnych zawodników, by pokazać się z dobrej strony. Wobec przystąpienia tego spotkania po efektownym zwycięstwie 7-1, w którym przeciwnikiem była Wiktoria Pilsno. Zwracam sobie uwagi innymi wydarzeniami. Zatem, moi drodzy, już za chwilkę spotkanie z Juventusem Turyn, no ale jeszcze zanim to nastąpi, no to oczywiście nasz tradycyjny punkt programu, czyli rzecz jasna wasze prośby, których tutaj nie było aż tak strasznie dużo, zatem spokojnie, na szybko tutaj możemy sobie je przedstawić. Właśnie mamy już 23 października, zatem mecz z Juventusem Turyn na Juventus Stadium. No niedługo po tym, w następnej kolejce, czeka nasz również bardzo trudny mecz przeciwko Milanowi, tak więc no naprawdę trudne chwile teraz nas czekają. Zatem teraz właśnie nadszedł czas na przedstawienie waszych próśb. Rozpoczynamy od pierwszej. Guilherme Costa Marquez, tak nazywa się ten piłkarz. Dobra, napiszemy sobie całe imię i nazwisko, może będzie. Guilherme Costa Marquez. No, niestety nie mam takiego piłkarza w bazie danych, zatem przepraszam bardzo. Zatem mogę spokojnie tutaj pokazać drugiego piłkarza, którego ten widz chciał zobaczyć, czyli Bartłomieja Drągowskiego. Bartek Drągowski to oczywiście piłkarz, którego już kilkukrotnie pokazywałem. No i jak widzicie, on nie rozwinął się tak dobrze jak jego prawdziwy odpowiednik. Tutaj Bartłomiej Drągowski, 24 lata w rezerwach Jagiellonii. Tutaj rozegrany dla Jagiellonii, dosyć mało tych spotkań. W zasadzie większość czasu spędził w rezerwach młody bramkarz Jagiellonii. No tutaj niezbyt rozwinął się, jak widzicie, jego atrybuty dosyć marne, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, te bramkarskie również dalekie od ideału. Zatem Bartek Drągowski, no tak jak już mówiłem, nie przypomina swojego prawdziwego odpowiednika. Jedźmy dalej, Konrad Hanslik, zobaczmy, czy takiego piłkarza mamy. Jest, proszę bardzo, mamy Konrada Hanslika, tak wygląda piłkarz Stade de Rémy, wychowany Wisły Kraków, trafił do Monako za 1,7 miliona euro, później wypożyczany do bardzo wielu klubów, ostatnio w Auxerre, później powrót do Monako, tam tylko jedno spotkanie w Ligę, no i następnie spędził czas w rezerwach, no i prowadzony z wolnego transferu do drugiej ligi francuskiej, do Rémy, gdzie na razie w 8 meczach strzelił Konrad Hanslik jednego gola. Zatem następna prośba to duet Słowaków, czyli Vladimir Weiss. Nie mam takiego piłkarza w bazie danych, niemożliwe. Musi być. Chyba ja coś źle wpisuję po prostu i dlatego tutaj ci piłkarze mi się nie pokazują. Vladimira Weissa muszę mieć na pewno. Proszę bardzo. Chociaż mogę się mylić. Może po prostu tego piłkarza tutaj nie być. Teraz tak. Zerknijmy sobie na... Właśnie, na kogo my sobie tu zerkniemy? Oj, chyba tego piłkarza niestety nie znajdziemy. Albo ja coś źle wpisuję. Jeżeli coś źle wpisuję, to przepraszam bardzo. Oczywiście w kolejnym odcinku tego piłkarza pokażę. Następny to Miroslav Stoch. No tego piłkarza w bazie danych powinienem mieć. Tak jest, proszę bardzo. Jest tutaj Miroslav Stoch, cały czas piłkarz Fenerbahce, wart tylko 200 tysięcy euro, ma już 32 lata, 75 występów w reprezentacji Słowacji. No i proszę bardzo, praktycznie całą swoją karierę, większość tej kariery spędził w tureckim Fenerbahce, wypożyczany dwukrotnie do Al Ain, raz również do Paoku, Saloniki, no ale raczej większość swojej kariery spędził w Turcji, w zespole Fenerbahce, Stambuł, chyba że tutaj jeszcze gdzieś w informacjach. Filip Holosko, przyjaciel, nie ma niestety Weissa, Miroslav Stoch. No tutaj również w reprezentacji Słowacji tego piłkarza znaleźć nie mogę, tak więc no niestety go nie pokażę. Dobra, zatem jedźmy dalej, moi drodzy, aby nie tracić czasu. Kanclik z Wisły, proszę bardzo. Mam takiego piłkarza? Niestety nie mam takiego piłkarza jak Kanclik z Wisły. Mishi Batshuayi, kolejna prośba. Muszę sięgnąć do Empoli, ponieważ tamten piłkarz występuje. Tylko nie wiem, czy Empoli jest zespołem
Nie, zespołem oczywiście serię B, zatem zerknijmy sobie, o, proszę bardzo, tutaj. Szukajmy Empoli, mamy. I szukajmy tutaj po prostu Misiego Batchua i jest, proszę bardzo. Tak wygląda 28-letni w tym momencie Belg. No piłkarz, który teraz jest zawodnikiem drugoligowego Empoli, no a przecież przypominam, że jeszcze kilka sezonów temu błyszczał wręcz w barwach Brescia Calcio. No później, po moim odejściu z tego zespołu, odszedł również Misi Batshuayi, jest sprzedany za 2,2 miliona euro do Empoli, z którym spadł z Serie A, strzelając w 31 meczach tylko 4 bramki. No i teraz w 11 meczach tylko jeden gol, no oczywiście gdzieś zatracił tę skuteczność z Brescia Calcio, Misi Batshuayi. No i zatem jedźmy dalej sobie. Ryczkowski, kolejny talent z Legii Warszawa. Ryczkowski. Wiem, że tutaj on gdzieś w jakimś dobrym klubie gra i chyba gra też w reprezentacji polskiej. Tak jest, gra w Dniepropietrowsk. Adam Ryczkowski jest tutaj lewoskrzydłowym bądź napastnikiem, bo takie są jego dwie nominalne pozycje. Jest wart prawie 7 milionów euro, zatem całkiem dużo jak na Polaka. No i zerknijmy tutaj w Dnipro po odejściu z Legii za naprawdę bardzo duże pieniądze. Prawie 7,5 miliona euro. Raczej nie jest jakimś etatowym graczem Dnipro, no ale kilka bramek w każdym sezonie tutaj strzela Adam Ryczkowski. No i również jest chyba nawet w kadrze reprezentacji polskiej, o ile się nie mylę. Za chwilkę sobie to sprawdzimy. Reprezentacja polskiej, oczywiście Jacek Magiera w tym momencie jest. Tak jest, jest Adam Ryczkowski tutaj oczywiście w reprezentacji Polski. Zatem tego piłkarza tutaj Jacek Magiera regularnie powołuje. No oczywiście może z racji tego, że zna go bardzo dobrze z Legii Warszawa. No i ostatnia prośba to Yuri Tielemans. Nie tak dawno jeszcze przecież piłkarz Napoli. W tym momencie gracz PSG, przypominam, że odszedł za 40 milionów euro z Napoli. No i oczywiście tutaj nie mogło być inaczej. Bardzo dobre występy w barwach PSG. W pierwszym sezonie 16 meczów, 6 goli, 4 asysty. Teraz po 9 spotkaniach 1 gol i 2 asysty. No ale całkiem niezła średnia ocen. No i oczywiście tutaj Yuri Tielemans pełni bardzo ważną rolę w zespole Laurent Blanc'a, no ale nie mogło być oczywiście inaczej, no bo przecież to jest jeden z największych talentów w FM-ie 2015, tak więc no nie mogło być inaczej. Zatem moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o Wasze prośby w dzisiejszym odcinku, a my już idziemy sobie wielkimi krokami do spotkania z Juventusem, no od którego tutaj bardzo wiele zależy. Oczywiście ten mecz również da nam odpowiedź na to, czy po prostu Groningen było tak słabe, czy Napoli powraca do wielkiej formy po tych dwóch porażkach, tej pierwszej dosyć wstydliwej z ostatnim w tabeli Lazio, no i tej dosyć pechowej z Sampdorią, gdzie mieliśmy kilka groźnych sytuacji, powrócimy na stałe do czołówki ligowej włoskiej Serie A. Zatem już za chwilkę mecz z Juventusem, my już mamy za sobą mecz Sampdorii, która straciła punkty w meczu z Perugią, no i mamy szansę to wykorzystać. Musimy po prostu pokonać Juventus na jego stadionie, a to nie jest takie łatwe, bo w całej tej karierze, w którą sobie tutaj prowadzę, którą prowadzę już obecnie 8 sezonów, no to tylko chyba raz udało mi się wygrać z Juventusem. To było w Superpucharze Włoch, kiedy byłem menedżerem Brescia Calcio i tam wygrałem na Juventus Stadium 2-0 po dwóch golach właśnie rzeczonego w dzisiejszym odcinku Misiego Batshuayi. Tak więc no naprawdę bardzo fajnie byłoby powtórzyć ten sukces, no ale to będzie naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo trudne zadanie przed moim zespołem. Zatem oczywiście wszystkich zawodników spoza ławki sobie tutaj wrzucamy na ławkę rezerwowych, ponieważ to jest Serie A, tutaj możemy mieć 12 rezerwowych. No i tak, oczywiście Tovin za przemęczonego już Lorenzo Insigne, no niestety nie możemy tutaj ryzykować zdrowia naszego skrzydłowego, mimo że to jeden z najlepszych piłkarzy w zespole, no to musimy go tutaj posadzić na ławce, no bo oczywiście jego kondycja już jest bardzo słaba. No ale tak, w miejsce Tarika oczywiście wejść może Ante Coric, Starczewicz pozostanie. Myślę, że tutaj wielkich zmian w tyłach nie będzie, no bo Sirigu oczywiście w bramce, Flamagan i Samago na bokach. Samago, który zagrał całkiem niezłe spotkanie, powiedziałbym nawet bardzo dobre w meczu z Groningen, tak więc bardzo dobrze tutaj wprowadził się do zespołu młody reprezentant Wybrzeża Kości Słonowej. Krivsov i Vallejo w środku obrony, Benassi oraz Schneiderlin, tych piłkarzy sobie zostawimy, Starczewicz również, no i oczywiście Maximilian Proniszew, ten zawodnik również pozostanie w pierwszej jedenastce, zatem taki skład desygnowaliśmy na spotkanie z Juventusem, no i zobaczymy, czym tutaj zaskoczy nas menedżer dzisiejszych gospodarzy, czyli Juan Lopetegui, zobaczymy, co były menedżer Porto przygotował na nasz zespół. Tutaj oczywiście jeszcze
wywiad przed tym spotkaniem, powiedziałem, że mamy odrobinę większe szanse, jesteśmy dobrze przygotowani, no i zerknijmy tutaj na ustawienie Juventusu w bramce Burki, dalej Paulo Eduardo, Pier Giorgio Orfei, Otamendi, Digne, Portier, Paul Pogba, Emre Can, Gabriel Barbosa, Lucas Ocampos i Domenico Berardi, tak więc naprawdę bardzo dobry skład Juventusu, no i będzie naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo ciężkie zadanie przed nami, aby tutaj ograć Juventus w jaskini Lwa, zatem zależy nam na rewanżu za to, co Juventus zrobił ostatnio. No i rozpoczynamy, moi drodzy, to spotkanie. Juventus Stadium, Napoli kontra Juventus. Dwaj wielcy rywale włoskiej Serie A. No tutaj jako kibic Juventusu mogę stwierdzić, że fani tych dwóch zespołów się nie cierpią. Zobaczymy, jak będzie na boisku. Niestety pierwsza strata w tym spotkaniu naszych zawodników, konkretnie Todi stracił piłkę, teraz piłka do Berardiego, świetnie tam, fantastycznie powalczył Vallejo, świetnie Hiszpan odebrał piłkę Berardiemu, który już tam był przygotowany do szarży na bramkę Salvatore Sirigu. Uwaga, Starczewicz dośrodkowuje, jeszcze wybijają piłkę zawodnicy Juve, jest podanie, ale Flamagan świetnie, jednak Otamendi również dobrze, rusza Juventus, jest Lucas Ocampos, Ocampos i zablokowany tam w ostatniej chwili, świetnie Ukrainie Sergiej Krivtsov, który zarobił dwie żółte kartki w meczu z Groningen. Oczywiście teraz było groźnie, oczywiście tutaj ta czerwona kartka wcale go tutaj nie eliminuje z meczu z Juventusem. No i uwaga, kolejna akcja Napoli, Coric znów niestety traci, ale dobrze Krivtsov, jest Benassi, Starczewicz, jest w polu karnym Nikola Starczewicz, co zrobi? Dośrodkowanie w kierunku Proniszewa, niestety niedokładne, przejęli tam obrońcy Juve, teraz nie ma faulu, rusza Emre Can, rozpędza się reprezentant Niemiec, do Lucasa Ocamposa, przy nim Flamagan, jeszcze wycofanie piłki, doświadczony Niklas Otamendi do Schneiderlena, ale strata, jest Proniszew, ładnie pokazuje się Coric, ale niestety Proniszew zbyt późno zagrał piłkę, jeszcze Gabriel Barbosa, no dużo niestety dzisiaj niedokładności z naszej strony, strzał Gabriela Barbosy, ale spokojna, pewna interwencja w tej sytuacji Salvatore Sirigu, bardzo dobra, bardzo dobrze spisał się goalkeeper reprezentacji Italii. Uwaga, Berardi z boku, dośrodkowanie Otamendi, na szczęście dobrze nasi obrońcy zareagowali, jeszcze Emre Can, Lucas Ocampos, ależ ryzykownie nasi obrońcy, jeszcze nie koniec, Berardi, świetny Sirigu, jest rzut rożny dla Juventus, no dzieje się naprawdę, moi drodzy, bardzo dużo w tym meczu. Berardi, świetnie Coric, bardzo dobrze to nasz środkowy ofensywny pomocnik wybił piłkę, jeszcze jest Emre Can do Portiera, Portier, defensywny pomocnik, teraz okazja, ale na szczęście świetnie tam nasi obrońcy, bardzo dobrze ostatnio John Flanagan, jestem bardzo zadowolony z tego piłkarza, który tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, być może opuści Napoli, ponieważ domaga się transferu do Liverpoolu. Uwaga, teraz kapitalnie Krivtsov, no ale niestety z tym podaniem w kierunku Proniszewa już tak dobrze nie było, jest Emre Can. Bardzo dobrze dzisiaj przygotowany taktycznie do tego meczu Juventus. Świetnie ustawieni piłkarze Bianconerich. Jeszcze Berardi. Piłka do Digne, który tam ładnie odskrzydlił akcję. Digne! Ależ fatalny błąd Salvatore Sirigu. No jak mógł puścić takiego gola? Tutaj Digne, który chyba starał się dośrodkowywać mimo wszystko, no ale niestety piłka po rękach naszego bramkarza wpadła do siatki i mamy prowadzenie Juventusu 1-0. Tutaj Serge Sanogo popełnia sporo błędów. Jeszcze Krivtsov, jest Berardi, jeszcze dobitka Lucasa Ocamposa, niestety nie dał już rady wybronić tej dobitki właśnie Salvatore Sirigu, no ciężko go tutaj oczywiście winić za stratę tego gola, no tutaj oczywiście przy tym pierwszym dużo bardziej zawinił, no i niestety Juventus szybko zadał nam dwa ciosy, które będzie teraz bardzo ciężko odrobić. Benassi, no musimy szybciej, musimy dokładnie grać piłką, jeszcze jest Proniszew, żeby się tylko przedarł, Proniszew. No i tam wybicie piłki, spokojnie Vallejo. Jest Tovin, jest Serge Samago w polu karnym. Samago, Proniszew, jest bramka, jest 2-1, jest gol kontaktowy. 10. bramka w tym sezonie w lidze Maksymiliana Proniszewa. Mamy gola kontaktowego. No i teraz oczywiście musimy tutaj powiedzieć naszym piłkarzom, aby właśnie co, aby bardziej się skupili, no może aby tutaj nie stracili tej chłodnej głowy po tym golu. Jeszcze Lucas Ocampos, no tutaj nie atakowany przez moich zawodników, dopiero teraz miałem powiedzieć, udało się przejąć piłki, ale jednak nie, jeszcze Berardi, no i było naprawdę groźnie, ale nasi obrońcy ostatecznie poradzili sobie tam z szarżą Domenico Berardiego. Niestety bardzo słaby mecz Krivtsova, no reszta zawodników gra na dosyć przyzwoitym poziomie, oczywiście
wielu z Was zależy na rewanżu za to, co wydarzyło się ostatnio. Jestem również rozczarowany tą pierwszą połową w naszym wykonaniu. No, stać nas tutaj na dużo, dużo więcej w drugiej połowie meczu przeciwko Juventusowi Turyn. Rozpoczynamy drugie 45 minut starcia na Juventus Stadium. No i mamy nadzieję oczywiście tutaj na przynajmniej wyrównującego gola w tym spotkaniu. Domenico Berardi, Gabriel Barbosa, Sanogo, świetnie, do Proniszewa, Proniszew sam na sam, Proniszew, jeszcze odegranie, Coric, gol, 2-2, świetnie, Maksymilian Proniszew, piłkarz, który potrafi nie tylko strzelać, ale również fantastycznie asystować. No i to był pierwszy gol w tym sezonie zdobyty przez Ante Coricza, ale jakże ważny gol, który pozwolił nam podnieść się z kolan w meczu przeciwko Starej Damie i to na ich stadionie. Coś nieprawdopodobnego, zatem warto, myślę, teraz wprowadzić na boisko Lorenzo Insigne. No to widać, że to nie jest piłkarz klasy Lorenzo Insigne. On spisuje się dosyć słabo na tej lewej flance, no ale został sprowadzony za darmo, to go troszkę usprawiedliwia. No i również będę myślał w niedługim czasie nad pozbyciem się Francuza, który tutaj niezbyt pasuje do mojej koncepcji. Jeszcze Paulo Eduardo za Sergio Orgier, jeszcze Szarza Orfego, zatem obrońca za obrońcę. Mamy jeszcze jedną sytuację, Fabien Schär teraz wybijał piłkę prawie że na oślep, jest Insigne, Schneiderlin, Ante Coric do Proniszewa, niestety nie doszła piłka do naszego napastnika, Roman Burki, teraz Otamendi. No, czy Juventus tutaj zada nam ten cios, czy to jednak my będziemy w stanie strzelić gola Turyńczykom? Jest De Bruyne, ależ głupi faul Flanagana, no i to pewnie będzie czerwona kartka, nie, tylko żółta, uff. No, byłem praktycznie pewien, że to będzie wylecenie z boiska Anglika, no ale na szczęście tak się nie stało. Przejmuje piłkę Napoli, jest Starczewicz, jest Proniszew, żeby tylko teraz przejąć piłkę, niestety się nie udało. Proniszew tam przegrał ten pojedynek z którymś z graczy z Juventusu, Paul Pogba, ależ teraz okazja De Bruyne, kapitalnie broni Salvatore Sirigu, jeszcze Portier, jest Digne, Kevin De Bruyne, jeszcze próba dośrodkowania, no ciśnie teraz Juventus, no ale myślę, że jakaś tutaj kontra sprawiłaby sporo problemów Juventusowi. Znów tracimy piłkę w ważnym momencie, piłka do Lucasa Ocamposa, ten do Paula Pogby, niestety Paul Pogba strzela bramkę w 83 minucie, no i powtarza się tutaj sytuacja z meczu z poprzedniego sezonu, kiedy również straciliśmy gola w końcówce i przegraliśmy z Juventusem 2-3. Teraz czas na zmianę ofensywną, zatem Parigini za Schneiderlina, no i teraz będziemy grali już tą końcówkę dwoma napastnikami, no i zobaczymy, jakie nam to przyniesie tutaj korzyści w tym meczu. Jeszcze Parigini oczywiście spróbujemy zmotywować tego zawodnika. Ostatnie 7 minut tego spotkania. No szkoda naprawdę tego strzelonego gola, bo szczerze mówiąc, bardzo liczyłem na to, że jakiegoś tutaj gola Juventusowi strzelimy. Jeszcze przejdźmy na... Albo nie, zostańmy sobie na ofensywę, bo tutaj przejście na szarże pewnie skończy się stratą gola. Uwaga, teraz Paul Pogba, niestety 2-4. Gol zdobyty z rzutu rożnego. Bardzo rzadko tracimy takie gole, no ale niestety w tej sytuacji tak się stało. Szkoda, bo było już naprawdę bardzo blisko tutaj korzystnego wyniku. Straciliśmy dwa gole, później odrobiliśmy straty, aby w ostatnie 7 minut dać się tutaj ograć Juventusowi. No wyraźnie to, jak widzicie, brakuje w zespole Matteo Musacchio. Ten piłkarz naprawdę robi różnicę w defensywie. Kiedy jego tutaj nie ma na boisku, no to widzicie, co się dzieje. Jeszcze Parigini, jeszcze Starczewicz. Próbujemy atakować bramkę. No ale szkoda, że wcześniej tam Starczewicz nie dograł piłki do któregoś z partnerów. Może byłoby więcej z tego pożytku. Niestety, moi drodzy, w dzisiejszym meczu zbyt dużo pojedynków przegrywaliśmy, tych indywidualnych. Zbyt wolno również odgrywaliśmy piłkę. Nie byliśmy w stanie na tyle zaskoczyć Juventusu, aby dzisiaj sięgnąć po triumf. Oczywiście nie jestem zadowolony z waszej postawy. No Juventus nas dzisiaj zdeklasował. Niestety przegrywamy na Juventus Stadium 2-4. No i tracimy kolejne punkty w ligowych zmaganiach. To już niestety, moi drodzy, trzecia porażka z rzędu w lidze. Mimo tego fantastycznego wyniku przeciwko rywalowi z Groningen. No niestety tutaj, moi drodzy, w tym spotkaniu spisaliśmy się dużo, dużo poniżej oczekiwań. Tak więc, moi drodzy, mecz z Juventusem przegrywamy. No i już z niecierpliwością czekam na kolejne spotkanie. Będziemy musieli szukać tutaj kolejnych punktów. Mamy, jak widzicie, tutaj minimalnie na minusie nasz stan konta. Zatem tutaj musimy również popracować nad naszym budżetem, aby oczywiście nasz tutaj budżet transferowy na następny sezon nie był rozczarowująco niski. Zatem
To tyle moi drodzy, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Bardzo serdecznie dziękuję za jego obejrzenie. No niestety tutaj trzy porażki z rzędu w Serie A, przedzielone tym efektownym zwycięstwem nad Groningen 5-0 i 4 golami Maksymiliana Proniszewa. Zatem w takich okolicznościach kończymy dzisiejszy odcinek. Teraz czeka nasz mecz. Czeka nas mecz z Milanem, mecz, który koniecznie trzeba wygrać. Być może to będzie spotkanie na przełamanie, natomiast my w kolejnym odcinku zobaczymy się również na dwóch bardzo ciekawych starciach u siebie z Brescią Calcio i na własnym stadionie z londyńską Chelsea. Na te dwa spotkania bardzo serdecznie dziękuję. No i oczywiście, jak doskonale pamiętacie, z każdym odcinkiem rozwija się nasza baza treningowa, która już za około 1,5 miesiąca zostanie rozbudowana w całości. No, zatem na dziś to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to oczywiście śmiało piszcie je pod tym filmem. Ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.